Już od trzech lat, 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto przypomina o postawie księży, którzy w trudnych czasach ofiarowali własne życie za bliźnich. W czasie II wojny światowej okupanci zamordowali w Polsce aż 20% duchowieństwa. To blisko 3000 tysiące osób, którzy za wiarę i pomoc bliźnim stracili życie w okrutny sposób. Przypomina szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wiele osób nie pamięta o y, ogromnej daninie krwi, jaką ponieśli polscy duchowni w czasie II wojny światowej. To był, jeśli można tak powiedzieć, zawód najbardziej dotknięty represjami, dlatego że Polska straciła ponad 20% duchowieństwa, jeżeli policzymy stan z 1945 roku w porównaniu do roku 39. Dla okupanta niemieckiego, jak i sowieckiego duchowni byli największym zagrożeniem, ponieważ to oni stanowili wsparcie zarówno dla walczących, jak i tych. Którzy bez broni w ręku żyli w trudnych czasach. Dzieje Polski to taki alians szabli i różańca, walki i modlitwy. Z okazji dzisiejszego święta w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pasterzom, którzy z odwagą wyrażali nie tylko swoją wiarę, ale też przywiązanie do wartości patriotycznych. List do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślam tu oficjalny, państwowy charakter tego święta ponieważ jest on ważnym znakiem czasu, a jednocześnie odpowiednim sposobem uczczenia dokonań duchownych gotowych do najwyższych poświęceń w pokojowej walce o prawdę, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich Polaków. Wśród odznaczonych za zasługi dla niepodległej jest przyjaciel radia Maria Ksiądz Biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy senior diecezji santomierskiej. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskania niepodległości Ksiądz Biskup Edward Frankowski. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych oficjalnie jest obchodzony od 2018 roku. Jego celem jest złożenie hołdu bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski.